Witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym vlogu, dzisiejszy vlog będzie taki z całego dnia. Dzisiaj jest ten pierwszy vlog, daily vlog. O, dzisiaj jest ten pierwszy właśnie daily vlog na tym kanale. Jutro wleci odcinek normalny. Jeszcze nam się samiczka nie wykociła. Pojutrze wleci daily vlog kolejny z całego dnia. Teraz jesteśmy w hodowli rano, mamy godzinę po 9. Bo dzisiaj miałem jeszcze załatwienia, kilka spraw na mieście, musiałem pojechać, więc trochę to się przedłużyło. Więc dzisiaj właśnie ma pani około 16 godziny przyjechać, ponieważ wystawiłem te sadzonki malin sztukę za 3 zł. Pani ma przyjechać po wszystkie, niby nie wiem, zobaczymy czy przyjedzie, ponad 30 sztuk ma wziąć. Zobaczymy czy weźmie, czy nie. To takie czerwone. Nie wiem od czego to jest. Może jakiś kulik to do moczy. Dobra, to może przejdźmy najpierw do dania i mieszanki zbożowej. To może ten nie ma jeszcze. Zrobimy. Tej samicy wyrzucimy. Tu jeszcze jest trochę, będzie miała co przebrać. Też dzisiaj będziemy wykupywać te maliny wszystkie. Tu jeszcze mam takie resztę. Te się tutaj puszczają. Ale to takie pędy te ma. Będzie zauważyć, to zielonego puszcza, to też tutaj. O, widzicie? Puszcza. A nie było, jak pani wzięła te maliny, bo ja widać takie wyrzucę. Po prostu tutaj chodzę. Nie mam, po prostu nie miałem jak rosnąć, bo jak puszczę nowego pęda, no to ja go od razu zadeptam. A tam i tam nie chodzę i zobaczyć jak puszczę ładnie. O tam. Tam. Tam, o tam. A tam nie chodzę, tu chodzę i to w ogóle nie puszczę. O, to widzę podeptane. No. Zobaczymy, czy się ta samiczka już wykociła. Nie, ale musimy jej dorzucić słomy. Niech robi gniazdo, ale gniazdo mamuśka. Tylko chyba będzie miała gniazdo, bo takie jest uklepane. Ale muszę jej dać słomę, bo mam bardzo mało słomy. Muszę jej wrzucić. Dobra. Tamta samiczka nie potrzebuje. Tam ten sam młodym damy mieszankę, bo to co szyszyle jedzą i jedzą. Takie dwie łopatki dziennie zjedzą. Tylko ponad kilogram. No już macie, już jedzonko. O, patrzcie, jakby nie widziałem po prostu. No, ale ja wiem z tego, że królik potrafi dużo zjeść. I jestem na to przygotowany. Tak, a teraz musimy zrobić wodę z witaminami. Dobra, to widzimy się już po cięciu. Dobra, widzimy się już ponownie. Tu widzicie, mam zrobioną wodę z witaminami. Mam czystą wodę na płukankę. A tutaj mamy wodę z witaminami. Ja tak leję na 5 litrów, to tak leję 1,5 ml tych witamin. To są witaminy Vitalamino.
Już tam w którymś odcinku pokazywałem wszystkie witaminy, jakie ja stosuję w hodowli. Więc powinniście wszystko wiedzieć. Nic się na razie w tych witaminach nie zmieniło. Żebym coś dodawał, nic. Jak wiecie, ja do mieszanek nie stosuję żadnych dodatków suchych. Typu jakiś gel mix, coś takiego. Tylko ja stosuję w wodzie. Co można jeszcze wymieszać? Dobra. Nie wiem, nie naleję tylko jedną ręką, więc mogę się podnalewać to każdemu kulikowi osobno. Dobra. To sami co? Też tam. Nie naleję, bo jest za pełno. Dobra, widzimy się po cieniu. Dobra, już każdy kulik dostał nalaną wodę. Teraz przejdziemy do nałożenia słomy tej samicy i temu samcowi, ponieważ mało ma tej słomy. Posprzątamy może mu jutro, pojutrze. Ale wrócimy mu najpierw słomy trochę. Tej samicy też, tu mam taczkę. No to jedziemy do kurnika po słomę. No i jeszcze... Mogę? No i jesteśmy u kurek. Muszę uważać na tego koguta, bo on atakuje. Jak się odwrócę, może za mną pobiec. Muszę uważać. Dobra, to tam mamy. Tu są kurki. Sobie znoszą jajeczka. Mogę się uspokoić? Dobra, sobie wyjdziemy po łomę. Bo nie wiem, co będzie widzieć. Musimy tu włączyć latarkę, poczekajcie. Teraz będzie lepiej. Tu mam jeszcze dużo słomy trochę. Tu mam. To jest ta słoma lepsza. A tu jest ta słoma gorsza. Ta co ma takie kłęby, jakby to było jakieś korzenie traw czy coś takiego. Są kurki, co siedzą. Znoszą jajeczka. My sobie przejdziemy do słomy wzięcia. Dobra, zapraszam do oglądania. Dobra, już mam słomę nałożoną, tyle mi wystarczy. Tu jest ten kogut. Dobra, żeby mi nie zaatakował. No, on jest groźny. Zamkniemy. Zamkniemy. No, co się, co? O, dobra. No. Dobra, jesteśmy już w hodowli. Widzimy sobie tej samicy słomy. Widzicie, jakie ma, o. Jakbyście widzieli, co to jest, napiszcie w komentarzach. Tego jest pełno w słomie. Dobra. Tutaj trochę je tam wrzucimy. Zobaczcie, tego tutaj jest. Masakra, słowo. Dobrze, że dostałem tylko jeszcze półtora snopka, bo postanowiłem przez pewien nawet by się wraz po momencie po prostu mieszać, bo bym nie dał rady tak, żeby taką samą dawać kulikom, no, bez przesady. Samczykowi tu wrzucimy. Razy po swojemu zrobi, nie? Mistrzu. Dobra. I damy sobie jeszcze tutaj tym młodym trochę, tu ma zostało w tej taczce.
Jezu, muszę wodę dolać, się skończyła. O nie, myślałem, że jakiś chory jeden jest. Tak leżał, jakby był chory. No, proszę bardzo. Dobra, mamy, to nie wrzucimy. O, dobra. No to co, oddaliśmy samym chulikom. Ja się biorę za wykopywanie tych malin, może wam coś nagram. No, widzimy się. A wykopię maliny. Maliny sobie wrzucę tutaj do taczki. Będzie git. Trzymajcie się. No i widzimy się ponownie. Już te maliny wykopałem. To zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Muszę to wszystko przegrabić. Sadzonek jest około 60 sztuk. Tutaj i tutaj. Tu tyle nie wyglądało, ponieważ sadzonka jest zbita. Ona jest takie kłębi, to takie kłębce rośnie i później się po prostu rozdzielić. No. No to napiszę nam za panie, napiszę takie najładniejsze, wybiorę ile tam tych sztuk chce. Chciała ponad 30, może wyjmie 60, zobaczymy. No. No to widzimy się już, jak zrobię wszystko, wygrabię to ładnie, wszystko będzie ładnie zrobione. Bo na razie to wygląda, jakby tutaj poryły dziki. Dobra, trzymajcie się. No, mamy już wszystko zakończone. Koło chuliczków. Wszystko wygrabiłem tutaj. Może nie jakoś profesjonalnie, ale się nam wszystko ubije. A przechodząc tutaj do tej myszki naszej, co nam się miało wczoraj złapać. Nic co jeszcze nie ma. Dzisiaj rano widziałem, że łapka była zamknięta, chleba nie było. Może ten drucik, co tu widzicie, w ten, o tutaj czekajcie, o ten. Możliwe, że on puścić, po prostu łapka się zamkła, a myszka sobie korzystała z okazji i zjadła chleb. No i tutaj mamy 66 sztuk sadzonek malin. Przeliczyłem dokładnie, tu jeszcze miałem te, miałem tych tu policzyć. Mamy 66 sztuk sadzonek malin. Zobaczymy, ile pani weźmie. No, to się wszystko okaże. Tak, ta samiczka odpoczywa sobie, najadła się, odpoczywa. No. Tej samicy dałem mi słomę i co, robi coś z niej? No gdzie tam, opieprza się. Ona by nie będzie robiła to jak ostatnio, wtedy z wykotem. Kilka godzin przed wykotem zrobiła gniazdo i wtedy się okociła. Może być tak samo teraz. Bardzo ładna samiczka, mi się podoba. No. Już ogólnie mamy godzinę, tą mówię, którą. Czekajcie. Po 10 jest już. Trochę mi to zajęło, to wykupowanie malin. Się rozmawiałem z tą panią. No, trochę zajęło czasu. Ponad godzinka. No. A widzimy się już w kolejnym etapie dnia, czyli taki jakby popołudnie, wieczór, ponieważ wtedy już wszystko w swojej hodowli kończy na ten dzień, więc jeszcze doniesiemy sobie to już w drugim etapie dnia siana królikom i będzie dobrze. No, no to co, no to widzimy się już po południu. Trzymajcie się, cześć. No, widzimy się już w kolejnej części vloga całego dnia. Jest to, tak jak widzicie, takie tu jest miejsce trochę takie jaśniejsze, ponieważ pękł mi aparat, no i kamera nie pękła, no niestety tak teraz będzie. Myślę, że to jakiegoś tam dużej zmiany nie wprowadza w moich filmach, ale będę się starał kupić nową kamerę, kogoś GoPro czy coś w tym stylu. Tu nic jeszcze nie ma. Samiczka. Dobra. To zaraz naliłem mi wody. Przyszedłem, bo ja będę się u niej tu rano, więc no co, ty gniazda nie robi nic. Ciekawe, co to u niej będzie. No, widzę, że jest nerwowa trochę, może robić gniazdo w każdej chwili teraz. Ale się wkurzyłem na ten aparat kamery raczej. Czy mi pękło, bo byłem naprawdę zadowolony z tego, ale niestety, tak jak widać, długo to nie potrwało. Aha, i przechodząc tutaj do tej myszki, zobaczcie,
O, łapkę. Łapka założona, chleba nie ma. No, niestety będę musiał to jakoś bardziej, może lżej założyć, no ale jest lekko przecież założona. Zaraz to pokażę za bliska, to wygląda. Naprawdę jest założona lekko. Ja tu zaraz coś muszę dołożyć. A, jej pani przyjechała po te maliny, wzięła tam te 66 sztuk. No więc... Więc kasa będzie przeznaczona na klatki dla królików. Kurde. Nie wiem, czy tam mają pasze. Mają, to jego nie daje. Dobra. Teraz sobie przyjdziemy do nalanej im wody. Jeszcze jaka pogoda jest, delikatnie popaduje. Nie jest najlepszej. Nie jest najlepsza ta pogoda. Ja myślę, że możecie tylko też napisać mi pod tym filmem, jaką polecacie kamerę do nagrywania filmików na YouTubie. Taką znowu nie za miliony, taką przystępnej cenie i dobrej jakości. Coś się może znajdzie takiego. Ta miała wodę. Samczyk ma tam wodę. Ale za te filmy są słabe. Ale obiecałem wam te daily, no to będą daily. Sobie dolejemy tam tym samcom. Zapraszam was do zostawienia łapki w górę pod tym filmem. Subskrypcji na kanale, bo jeżeli wbijecie do 25 marca do środy 300 subskrypcji, to będzie realizowany konkurs, w sensie będę go zapowiadał. No. A konkursik będzie fajny. Będzie można wygrać królika i akcesorie do klatek. Już mi zaraz wyskoczą. Dobra. To teraz jak pójdziemy po sianko. Jeszcze mam tą sałatę starą. Zostaną jutro. Teraz pójdziemy po sianko i po marcheczkę i pietruszkę im damy. Dobra. Jesteśmy już w hodowli. Już tutaj sobie daliśmy im królikom siano każdemu, to jednak wyłożyłem, że miała odrobinę gniazda. I teraz sobie damy tym samicom karmiącym pietruszkę i marchew. W sensie samicom damy tylko pietruszkę i marchew. Zapomniałem o marchewce jeszcze. O, dobra. Tak, jak wzięło to było, patrzcie. Trzyma. Dobra. Niech mają i samcom sobie damy też. A tej sobie wrzucimy jeszcze samicę, może jeszcze jedną taką marchewkę. Marchewka to jeszcze też taka z odpadków. Słaba ta marchewka, powiem. Masz tutaj samczyk taką marchewkę. Jedna ci starczy. I młodym tam wrzucimy cztery połówki takie. Odrywałem do spryśniałe, co tam było. O, niech tu jedzą. Niech wcinają. Coś ten to taki kulik dziwny jest ten. Mi się nie podoba. Jakby wzięty brzuch trochę miał. Ale nie, wydaje mi się, bo... Ale ładny urósł, już ładnie urosły, no zobaczcie. Jeszcze takie małe były. Rosną ładnie, ładnie, ładnie rosną króliczki. Już się chowamy, bo widać, że się denerwujesz. Ten taki mniejszy jest. Nie, nie jest taki wcale mały, bardzo, bardzo mały. Ale ten to czuć, że ma lepszą budowę, bo... Mokro deszcz pada, zamykamy je. Bo się nie przemoczyły. W konkursie wam mówiłem już. Tylko jeszcze chciałem się zapytać, czy
co może zmienić w moich filmach, żeby wam się lepiej oglądało. Coś takiego, co byście chcieli, żebym zmienił. O kurde, chyba tak tego nie zrobię. Chyba że drugą ręką. Trochę pomogę telefonem. Jest git. To ty będę musiał to właśnie kolejny wydatek zrobić to dla was. Bo ja nie lubię tak nagrywać filmów słabej jakości. Mamy zamknięte. Ale mi się to właśnie to bardzo nie podoba. Zobaczcie, damy im jutro. Witaminki jeszcze na jutro będą białe. Witaminy. Witaminy właśnie najlepiej jak tak dwa dni może nie najlepiej. Tak maksymalnie mogą poleżeć dwa dni w butelce. Tak. Dwa, trzy dni, no trzy dni to już tak maks, naprawdę maks. No, chyba... Kurde kogut. Chyba wam się podobają te daily vlogi. Jutro wleci odcinek już inny. Może nam się w końcu okoci ta samiczka. Zobaczymy co to będzie. Dobra, bierzemy to i ja znikam do domu. A my się widzimy jutro. Trzymajcie się, cześć.